rodzina. Należy do tych wartości, których bez świętokradztwa tykać nie wolno. Jak społeczne i polityczne przemiany nie mają pogrążać człowieka, lecz podnosić na wyższe szczeble bytu i kultury, tak reformy życia nie powinny przekreślać rodziny, lecz chronić ją i popierać. Bacznie chronić należy rodzinę przed etyką lewicą, która wciska się w domy polskie poprzez tak zwane hasła liberalne i postępowe. Liberalizm jako system filozoficzno-etyczny jest w stosunku do nauki ewangelicznej herezją, a głoszony przez niej postęp jest w wielu punktach zaprzeczeniem katolickich norm moralnych. Jego ekonomiczne założenia doprowadziły do skrajnego kapitalizmu, który dla rodziny nie miał ani zrozumienia, ani sensu. W dodatku właśnie liberalizm wyhodował niespołeczny kult jednostki i wydał rodzinę kaprysu, zwalniając małżonków w imię wygody od istotnych obowiązków rodzicielskich. Rodzina nie jest stadłem faun w lesie, nie jest beztroską majówką rozbawionych smakoszów zabawy, nie jest spółką rozrywkową, obliczoną na maksimum przyjemności, a minimum obowiązku. Rodzina polska musi się utrzymać na poziomie zasad chrześcijańskich, zachować swój honor etyczny i mieć chrześcijańską świadomość swych zadań. Przed tendencjami rozsadzania jedności rodzinnej należy rodzinę zabezpieczyć od wewnątrz, wzmacniając jej organiczną wspólnotę. Trzeba ratować rodzinę pod względem gospodarczym. Dokonywające się reformy ekonomiczne i społeczne nie powinny pomijać rodziny, zwłaszcza gdy chodzi o politykę płac, o system podatkowy, prawo spadkowe, zagadnienia mieszkaniowe, reformę rolną, osadnictwo. W skrajnym niedostatku, w łachmanach, w wyczerpującej walce o codzienną strawę, w beznadziejnej nieraz trosce o pomoc dla niedokarmionych i chorych dzieci, rodzina zadań swoich spełnić nie może. Poza chlebem codziennym rodzina potrzebuje tchu, spokoju, wesołego mieszkania, atmosfery pogodnej i zabezpieczenia od niepewności jutra. Musi nas na to stać, by rodzinie polskiej stworzyć możliwe warunki bytu. Niezawodnym zwolennikiem i obrońcą chrześcijańskiej idei rodzinnej jest Kościół katolicki. Był wiernym przyjacielem rodziny w przeszłości i pozostanie jej zaufanym orędownikiem w najgorszy czas, bo to należy do jego odwiecznych posłanek. Gdyby się wszyscy od rodziny odwrócić mieli, nie opuści jej ta święta matka nasza, którą jest Kościół. Wyczuwa to polska rodzina i z zaufaniem się do Kościoła garnie, wierząc, że tylko Kościół katolicki może ją uchronić przed moralnym rozbiciem. I tylko Kościół poda jej niezawodne zasady etycznego i kulturalnego odrodzenia. Rodzinie polskiej, która na rozmowach czasu była kolebką narodu i strażnicą jego duchu, która w najgroźniejszej chwili dziejów złożyła na ołtarzu wiary i ojczyzny całopalną ofiarę mienia, trudu i krwi, a która w wielką przyszłość idzie świadoma swych posłannictw
i na każde poświęcenie gotowa. Składam imieniem narodu i Kościoła prymasowski hołd wdzięczności i podziwu, błogosławiąc jej na drogę chwały. Poznań, 13 stycznia 1946 roku.